z tej strony Samotycha i witam was bardzo serdecznie. Ostatnio kupiłem sobie dosyć ciekawy gadżet, a jest nim Super Clean, czyli inaczej glut do czyszczenia różnych powierzchni, takich trudno dostępnych miejsc. Producent mówi, że jest on głównie do klawiatur oraz kalkulatorów. Tutaj mamy obrazek, że jest klawiatura, kalkulator, jeszcze jakiś telefon. Jest to oczywiście made in China i zobaczymy, czy ten chiński gadżet ma prawo bytu i czy w ogóle on działa. Jeżeli materiały z gadżetami wam się spodobają, to możecie oczywiście zostawić łapkę w górę i napisać, że chcecie tego więcej, to ja będę szukał różne gadżety i będę wam przedstawiał je tutaj na kanale. A jeżeli chcielibyście wygrać taki oto glucik, to oglądajcie materiał do końca i na końcu będzie konkurs na takiego gluta. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie się prezentowało. Ojeju, to już tutaj mamy. Patrzcie, już kawałki gluta wychodzą. Ale dlaczego ten glut jest różowy? Szczerze do tego nie zauważyłem, bo na opakowaniu był taki zielony tutaj na obrazkach. Patrzcie, on się tak rozwalił po całości. Spróbujemy to wyciągnąć. Ej, to jest bardzo ciekawe uczucie. Takie bardzo, bardzo glutowate. W opakowaniu już nic nie ma. No i glut. Glut jak glut, patrzcie, jest on taki. No taki o. Konsystencję ma dosyć ciekawą. Taki wodnisty on jest trochę taki. Ale sama zabawa z nim jest dosyć przyjemna. Ale to nie zabawa powinna być przyjemna, tylko zobaczmy, czy sprawdza się w swojej roli. Do naszego testu przygotowałem oczywiście klawiaturę, jest to stara klawiatura i jest ona dosyć zabrudzona. I mamy również kalkulator, który również ma na sobie warstwę kurzu. Mamy tutaj klawiaturę, która do najczystszych nie należy. Jak widzicie, jest tutaj trochę kurzu, na dole są jakieś okruchy. A więc zobaczymy, jak nasz glutek sobie z tym poradzi. Położymy sobie może tutaj. Kładziemy sobie naszego glutka. Nie wiem, jaką technikę obrać, czy lepiej go położyć i odczekać, czy lepiej przycisnąć. Przetestujemy sobie dwa warianty, tak aby na pewno przekonać się o jego możliwościach. Okej, glutek chwilę poleżał, także zdejmujemy go i jak widzicie, wszedł pomiędzy klawisze i został na nim taki ciekawy ślad. Okej, jak możecie zauważyć, ta część, na której leżał glut, jest dużo czystsza od części, na której go w ogóle nie było. Także plus dla gluta. Na klawiaturze numerycznej również znajduje się dużo kurzu, także położymy sobie naszego gluta i odczekamy chwilę. Wszystko bardzo ładnie się odcisnęło na glucie, ale nas interesuje, czy klawisze są czyste. No tak, nie do końca. Okej, może z klawiaturą sobie nie poradził aż tak dobrze, ale sprawdźmy, jak poradzi sobie z kalkulatorem. Jak widzicie, na kalkulatorze jest dosyć duża warstwa kurzu pomiędzy klawiszami i sprawdźmy, jak nasz glutek sobie z tym poradzi. Także kładziemy oczywiście naszego gluta na kalkulator i czekamy na rozwój sytuacji. Okej, po chwili możemy już zdjąć naszego glutka, także zdejmujemy. Jak możecie zauważyć, tu gdzie był glutek jest dużo mniej kurzu niż tu, gdzie go nie było. Klawiatura najlepiej nie wypadła, kalkulator już dużo lepiej. Ale sprawdźmy, jak ten żel radzi sobie z trudno dostępnymi miejscami. Mamy tutaj taką fontannę i jest ona bardzo mocno zakurzona, ale jak widzicie, tutaj są takie szczeliny, do których trudno dotrzeć ścierką czy czymkolwiek innym, ale za to mamy swojego gluta. Sprawdźmy, jak będzie on sobie radził.
Dobra, przyciśniemy trochę i sprawdźmy, jak to się prezentuje. Wow, spójrzcie. Cały kurz został na glucie, a tutaj widzimy, że jest dużo czystsze niż tutaj. Jeżeli chodzi o klawiatury, to nie radzi sobie on aż tak dobrze, choć kurz z nich wyczyści. Właśnie, co do kurzu. Co do kurzu jest to fantastyczny przedmiot, ponieważ potrafi wejść do trudno dostępnych miejsc i wydobyć z niego kurz. Jak sami mogliście zauważyć, na tej mojej fontannie było bardzo dużo kurzu, a po użyciu właśnie tego specyfiku już go tyle nie było i został nawet wyczyszczony z trudno dostępnych miejsc. Jeżeli chcielibyście więcej takich gadżetów na moim kanale, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę. A jeżeli wy chcecie wygrać taki oto nowiutki, zapakowany, tu jest ten użyty, a tu jest ten nowy, zapakowany glutek, żebyście sami przetestowali i zobaczyli, czy może wam lepiej coś wyczyści, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i napiszcie, dlaczego chcielibyście wygrać ten oto glut. Wyniki znajdą się na moim fanpage'u za około tydzień. Sprawdzajcie fanpage'a, linki oczywiście w opisie. To by było na tyle. Trzymajcie się, życzę wam miłego dnia, dobrej nocy, zależy kiedy to oglądacie. No i cześć, do następnego! Guess what's the